Jakaś kontrola chyba będzie gminy nad tym, żeby tam właśnie. Nie było, że mamy zanieczyszczone środowisko, bo gdzie płaciliśmy na... No, no musi dojść kontrola, są pracownicy, od tego nie kontrolują też. No. Więc możemy zaczynać sesję? Dobrze, dziękuję bardzo. Nie, już zaczynamy. Już jest gotowy. Nie, no skoro masz czas, podajmy, to musisz... Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506. Otwieram 9 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, pana wójta, administrację, media. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 8 radnych. Więc Rada jest godna podejmować prawomocne uchwały. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Punkt 4. Wybór sekretarza sesji. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 8 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Interpelacje radnych. Punkt 8. Dyskusja. Punkt 9. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 9/50/2019 w sprawie udzielenia ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Jezioro Wielkie w 2019 roku. Podpunkt 2. Uchwała nr 9/51/2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Podpunkt 3. Uchwała nr 9/52/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Jeziora Wielkie instrumentem płatniczym. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Punkt 1 mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu 2. Przyjęcie porządku obrad. Proszę o przegłosowanie przy porządku obrad. Czy Państwo radni są za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Na dzisiejszej sesji jest 8 radnych z 15, więc Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje. Punkt 4. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią Jolę Todę. Pani Jolę, przyjmuje pani? Tak. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 20 maja 2019 roku. Stwierdzam, że punkt 1. Protokół z 8 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 18 stron maszynopisu i 16 załączników. Punkt 2. Protokół nie zawiera w swojej treści ustaleń, zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt 3. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt 4. Protokół z 8 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt 5. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę bardzo Państwo radni, czy o przegłosowanie wniosku o przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Gminy. Co jest za? Ja mam uwagę. Akurat pisałam ten protokół i dwie chyba wypowiedzi nie były do mikrofonu. Uważam, że to były ważne wypowiedzi. I moja taka prośba i uwaga, by pan przewodniczący tego pilnował, by ci, którzy chcą zająć głos, mówili koniecznie do mikrofonu. Bo ktoś potem mówi, że to było mówione na sesji, a tego nie ma zaprotokołowanego. Zgodnie z naszą zasadą, że protokołujemy tylko to, które mówi się do mikrofonu. Dobrze, dziękuję. Przegłosujmy teraz wniosek o przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Gminy. Kto jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 8 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 8 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 20 maja 2019 roku.
Może do mikrofonu? Czy było za to protokołowane? Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 8 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 20 maja 2019 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 8/45/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 8/46/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej imienia pułkownika Stanisława Wyskoty Zakrzewskiego w Rzeszynku, filię, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 8/47/2019 w sprawie ustalenia sieci szkół i granic obwodów szkół podstawowych na terenie gminy Jeziora Wielkie, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 8/48/2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 8/49/2019 w sprawie określenia wykazu popielców na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2019 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacje Rady. Czy Państwo Rady mają interpelację? Proszę bardzo, Panie Jurku. Szanowni Państwo, zwyczajowo nie będę pisał, dopóki nie będzie zatwierdzony regulamin. Pierwsza interpelacja ustna, jakość wody, ujęcie kościeżki. Druga, w sprawie budowy hali sportowej w Jeziorach Wielkich. Jaki jest postęp, dokumentacja i tak dalej. Pan wspomniał o stypendium sportowym. No, mija miesiąc. Jestem ciekaw, co Pan odpowie w tym temacie. No i sprawa tej łączności Straży Pożarnej. Także będę to monitorował. Dziękuję uprzejmie. O ile Pan odpowie od razu, to bardzo proszę, a jak nie, to na sesji. Może jeżeli chodzi o wodę, jakość wody, jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody w Kościeżkach, jest bardzo dobra. Jedynym punktem, gdzie wyszły drobne nieczystości, to jest w domu nauczyciela, to nie we Włostoku. Jedyny punkt na całej sieci, więc nie wiemy, dlaczego to się akurat w tym punkcie wydarzyło. Co więcej, już mamy ten program naprawczy i były pobrane powtórnie próby. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Nie wiemy, z jakiego powodu. Być może jakiś błąd w poborze. Przepraszam, jeśli może skażenie, tak? Tak, w całych punktach wszędzie woda jest jak najbardziej. Co więcej, do tego domu nauczyciela dla mieszkańców dostarczana jest woda od razu. Także mamy to, jak powiem, opanowane. Nie wiemy dlaczego, więc stacja uzdatniania, wszystko funkcjonuje prawidłowo. Woda jest bardzo, bardzo dobrej jakości, więc jeżeli chodzi o samą stację, jest wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o budowę hali sportowej, dokumentację. No, zleciliśmy audyt, jak doskonale Państwo wiedzą. Teraz trwają poprawki do tego audytu, które muszą nanieść te osoby, które się podpisały na projekcie, więc chciałbym, żeby to było jak najwcześniej, tydzień, dwa, żebyśmy mogli ten przetarg ogłosić. W najgorszym przypadku, no, mam nadzieję, że do końca czerwca to wszystko wyjaśni już i ten przetarg ogłosimy w końcu i będą te poprawki naniesione już prawidłowe, więc zobaczymy, jak się potoczy. Jeżeli chodzi o kolejną sprawę, było to stypendium. Stypendium. No, rozmawialiśmy na ostatniej komisji, drodzy Państwo, tego tematu, żeście nie podjęli tego tematu, nie podjęliście go z tego względu, że mieliście się zastanowić do następnej komisji, więc następna komisja jest 17, więc myślę, że nawet 17 ten temat zamkniemy w taki czy inny sposób. Każdy z Państwa będzie miał okazję się wypowiedzieć, w jakiej formie, czy będziemy przystępować do tych stypendiów. Więc podejrzewam, że zainteresowanie będzie spore, więc musimy to określić, czy przystępujemy, czy nie. Ewentualnie zastanowimy się nad kryteriami, które będą ograniczały lub pozwalały o to stypendium się ubiegać. I kolejna sprawa to była straż. Mamy rozwiązany ten problem już 50 zł miesięcznie, tak? Każdy do każdego telefonu 50 zł. Tak, strażacy chcieli wyrazić taką wolę, żeby te 50 zł wystarczy. Rozumie jeziora Wójcik, tak? Tak. Tak czy nie? Tak. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma? Nie mam. Ja się tego dopytam. Pani poczeka. Dlatego, że tego pytanie. Tylko czy skażenie wody to w całej gminie już tak, że jest woda czysta w całej gminie? Tylko było w jednym wypadku. No ja wiem, że tutaj był ten przypadek, ale tutaj też jest badana na naszej. Nie, bo taki kiedyś. Czyli teraz z ujęcia w Kościeszkach można już pić bezpośrednio z kranu? Tak, tylko we Włosławie w tym jednym budynku. A tak pozostałe. Jeśli można, panie wójcie, prosiłbym o komunikaty odwoławcze. Nie ma takiej. Ale nie możemy dać komunikatu odwoławczego, jeżeli jeszcze nie mamy potwierdzonych badań próbek. Dobrze, w tym temacie wszystko. Dziękuję. Proszę bardzo. Słyszę, że... Dziękuję bardzo. Więcej nie widzę. Panie radny, ja mam jeszcze pytanie, czy na piśmie też mamy odpowiadać, czy wystarczy? Nie, ja mówię wyraźnie podczas pytania. Dobrze, punkt 8, dyskusja. Czy państwo radni mają jakieś problemy? Wnioski, zapytania? Też bardzo, panie Halino. Może nas, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, o opotowaniu przepompowni w Korzyszkowie wisi plakat wyborczy Komitetu PiS-u. Nie wisi. Już nie wisi? To od wczoraj jeszcze wisiało. Od tygodnia nie wisi. No, proszę pana, proszę pana. Korzyszkowie? Wisi. Tak? Wisiał jeszcze tam. I ja tylko mam takie pytanie. Oprócz tego, że wisi, uważam, niezgodnie z zarządzeniem wójta, to dlaczego wisi na... Bo z tego, co pamiętam, zarządzenie mówiło, że na zwyczajowo przyjęty. Proszę? Tak? Czyli na tablicach ogłoszeń. Tego nie było w zarządzeniu pana wójta, a to jest obiekt publiczny i za jaką zgodą? A jeśli za zgodą, to finansuje po prostu, czy my z tego mamy pieniądze. A jeśli to jest nielegalne, to dlaczego to się toleruje? No wisi. Proszę państwa. Jeziora, przepraszam bardzo, chyba też tam kiedyś jeszcze. Wójt wydaje takie zarządzenie zgodnie z ustawą, że komitety wyborcze mają prawo rozwieszać swoje plakaty na miejscach publicznych. Wiecie państwo, my nie ukrywamy, że mamy za mało tych miejsc, żebyśmy mogli komitetom udostępnić. Do tego czasu zawsze był spokój. Wszyscy się na to godzili, bo w przeciwnym razie, proszę państwa, byśmy musieli w każdej miejscowości postawić tak zwany słup ogłoszeniowy, bo wójt odpowiada za to, żeby udostępnić miejsca do plakatowania. Ja chcę państwu powiedzieć, że jeżeli mówimy o tych tablicach sołeckich, to sami sobie państwo zdajecie sprawę, że na jeden plakat by wyszło na komitet, bo to na komitet trzeba zrobić, to by wyszedł może 1 cm2, jakby wyszedł. Dlatego wiecie, tak jak gdyby jest takie przyzwolenie, że na tych miejscach, gdzie można, żeby się te komitety ogłaszały, nie? Bo w przeciwnym razie, proszę państwa, jeżeli rzeczywiście będziemy chcieli to realizować tak, jak mówi ustawa, to musicie państwo przeznaczyć spore pieniążki na to, żebyśmy zabezpieczyli, bo to jest zadanie wójta. Tym bardziej, drodzy państwo, że różne komitety się do mnie zwracały, jeżeli chodzi o czy mogą zawieszać na urządzeniach gminnych plakaty, więc ja zezwoliłem wszystkim komitetom, więc nie było żadnego wyróżniania. Wszystkie komitety, które się zwracały z pismem, otrzymywały ode mnie odpowiedź, że mogą. Zresztą nawet Maciej też, o ile prywatnie to, nawet ktoś sobie zawieszał. Tak, w ostatnich wyborach samorządowych tak samo, więc ja nikomu nie utrudniam, nikomu nie przeszkadzam. Bez znaczenia dla mnie mają opcje polityczne, każdy ma prawo wywiesić swój plakat czy ogłoszenie wyborcze. Ja wyrażam na to zgodę. Żadnych przeciwwskazań nie widzę. Poza tym opłat żadnych nie pobieramy, bo to też było trudno określić, jakie opłaty, bo różne wielkości są i tak dalej, więc każdy ma prawo wieszać, zezwala na wieszanie ogłoszeń wyborczych na urządzeniach gminnych. Tak. A czas, jeżeli chodzi o okres, aby zdjąć takie plakaty, to jest miesiąc czasu. Zgadza się. Jeszcze nie. Z tym centymetrem to tak powiem. No to może panie wójcie zrobić tak, że w zarządzeniu napisać wyraźnie, że też na obiektach.
Będzie taka trochę jawność. Hmm. Ale nie, no jeżeli ja właśnie też w odpowiedziach wskazywałem, że na obiektach gminnych można, więc przemogowny i tak dalej, to są obiekty gminne, więc... My wyznaczyliśmy tablicę. No. Ja nie określiłem szczegółowo gdzie, tylko powiedziałem na obiektach gminnych, więc wszędzie, tablice i tak dalej, i tak dalej. Panie radnej, chodzi, że najbardziej wisiało pewnie tych plakatów PiS najwięcej, na pewno troszeczkę te kole w oczy. Nie, proszę Panie, nie to mnie drażniło, tylko że ja nie czytałam zarządzenia pana wójta, ale tam było. No, ja tak to odbieram, bo poprzednio też emerytura plus. Ja to zawsze mówię tak, jak ktoś nie chce 500 plus, nie musi składać wniosków, jak ktoś nie chce emerytury, może oddać na cel charytatywny, bardzo się ktoś ucieszy. I to jest takie moje zdanie po prostu. Ja tak to odbieram. Nie trzeba przyjmować od państwa żadnych, jak ktoś mówi, jałmużny. I można oddać. I się nawet pochwalić można publicznie, że jaka dobra byłam i oddałam. Ja też dobra jestem i też dużo pomagam, ale się tak głośno tym nie chwalę. Po prostu żyję swoim trybem życia. Proszę bardzo, panie Jurku. Szanowni Państwo, jeśli można, kampanię wyborczą rozpoczniemy za 2 miesiące. A to może powisi dalej. Powiem dalej, panie wójcie, skoro pan daje zezwolenia, no jestem za, jak najbardziej, obojętnie, jaki komitet wyborczy, ale bym prosił też, żeby po prostu pan poinformował te osoby, które rozwieszają, w trybie odwrotnym bym prosił, w trybie odwrotnym. Ja wiem, panie sekretarz, zgodnie z ustawą, miesiąc czasu. Tablice jakie są, takie są. Kto zaprojektował, kto zrobił, wszystkich można wywiesić. Ja nie widzę problemu, bynajmniej na naszym terenie. Jeśli się nie zmieszczą. Zmieszczą się, mam, przepraszam, jeśli można. Ja mam dużą tablicę, obojętnie w której miejscowości, wiszą. I te osoby wiszą. Nie wiem, kto to sprzątnie. Wiszą od tamtych wyborów jeszcze europejskich. Nie wiem, ktoś po prostu przykleił czymś. Ja tego nie będę mył. Ale panie rady, to zgłosić na policję i komitety mają obowiązek zdjęcia. Panie wójcie, pan jest osobą zarządzającą. Proszę o odwrotne po miesiącu czasu. I to wszystko w temacie. Dziękuję. Panie Sołtysie jest osobą, która zarządza tablicą i tak dalej w Sołectwie, więc nie ja. Pan powtórzy to jeszcze raz? Osobą zarządzającą tablicami w Sołectwie jest pan. Tak. A utrzymanie porządku? Ja nie będę tego pisał. No dobrze. Pan odpowiada, dziękuję. Ale ty też, jako sołtys? Też? Zachowuj do siebie. A jako rady to w szczególności. Wiecie Państwo, też musimy mieć świadomość, że oprócz tego, że komitety mają swoje plakaty, nazwijmy to w taki sposób, to sam pan wie, panie radny, że robimy wszystko, żeby na tych naszych tablicach nie wieszali tego, bo my te tablice sołeckie potrzebujemy do urzędowych ogłoszeń, do obwieszczeń. Sami państwo dostajecie i jeśli zawiesicie, to nie wierzę, że zmieści się tam nawet plakat jakiegokolwiek komitetu takiej wielkości centymetr na centymetr. Przecież my wiemy, sam pan radny jako sołtys wie, że dostaje pan ileś obwieszczeń i o lokalach, i o komisjach, i o zgłoszonych tych, także jakby te plakaty źle obwieszczenia nasze wisiały, to już na tablicy nie ma ani jednego miejsca. Chyba że ktoś zerwał nasze państwowe obwieszczenia, zawiesił swój plakat, to już jest zupełnie inna sprawa. To wtedy trzeba go ścigać. No i teraz pani uzupełniała swoją wypowiedź z tego względu, że ja mam wszystkie obwieszczenia oplakowane, ale na drugi, trzeci dzień komitety wyborcze no swoje po prostu osoby. To trzeba je ścigać wtedy. Monitoring panie sobie się dołożył. To trzeba ścigać. Panie wójcie, pana problem. No nie mówi. Nie tak do końca. Z monitoringiem pan powiedział. Wszędzie by trzeba było tym monitoringiem na pracy. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jakiś zgłosić problem? Ja mam problem, żeby to zgłosić. Ja tylko chciałabym poinformować, że nadal u nas we Woli Koszykowej są bezpańskie psy. Nadal są niezłapane. Ostatnio zagryzły Yorka tam prywatnie państwu, no moim sąsiadom po prostu. I, no i była nawet takie... Zagryzły Yorka, takiego małego pieska domowego, bo no nie wiem, no jak to się dokładnie szczegół, wczoraj miałam takie zgłoszenie i te psy są nadal, to jest zgłoszone do gminy, to nie, że nie jest zgłoszone, jest, tylko te psy nadal są na wolności u państwa Szpulewski dokładnie. Dobra, no nie wiem, czy mogę mówić, bo tak mi się wychnęło nazwisko. Bo one nie są ich po prostu, a przyszła ta osoba na przykład, że to po prostu zagryzły, taki konflikt sąsiedzki, a to nie są ich psy po prostu. Oni mają tylko jednego psa na utrzymaniu, a one się zadomowiły gdzieś tam na płaszczyźnie gospodarstwa ich domowego. No i no mają z tego tylu przyjemności. Mój wnuk się boi jeździć, bo te pieski no, są niczyje, a jak ugryzą? Pani, z tego co wiem,
Pan kierownik już od kilku tygodni walczy, aby te psy odłowić. Niestety te psy są tak cwane, że nie ma możliwości odłowienia, bo one nawet nie chcą wziąć, tak powiem, tej karmy. Podobno szynkowa kiełbasa jest złożona i też nie chcą się popuścić. Więc nie ma tak powiem, na razie możliwości, żeby te psy odłowić w jakikolwiek sposób. Co więcej, one są dokarmiane podobno tam gdzieś w tych gospodarstwach, bo gdyby nie były dokarmiane, to by jadły tą karmę, która jest tam w tej pułapce. Więc nie wiem, czy są psy, czy rzeczywiście są psy bezpańskie, czy jeżeli ktoś dokarmia w jakiś sposób. Nie zaprzeczam. Jeżeli one się zadomowiły na terenie jakiegoś gospodarstwa, to można je przegonić z tego gospodarstwa i tak powiem, no... Ale ja tak na marginesie? To jest tak, że dokarmia. Ja mogę sobie wejdzie, jak swojemu psu się wyłoży, to ona zje. To chciałam powiedzieć. To właśnie Wanda mi ukradła moje słowa. A jeszcze wam powiem tak szczerze, jest, tak na marginesie, tak humorystycznie, jeżeli można, żeby trochę rozbawić towarzystwo. Ja ostatnio garnek zupy wystawiłam na nos, bo mówiłam, nie mogłam zmieścić do lodówki. I niestety rano byłam bardzo zaskoczona odkryciem, bo nic nie było. Jeszcze mi bała. Ale to może ktoś tam akurat przechodzi. Wiesz, nie daj Boże, bezdomny i ja też bym go przywitał. Nikt się zjadł. I by zjadł przy stole. Ale niestety na pewno były to pieski. Być może je nakarmiłam również. Nie. Właściciele tej posesji nie mają szansy na tych piesków? One się nie dają złapać? No podobno się nie dają. Właśnie też tak opinię słyszałam, że tam są różnymi podkupliwymi sposobami, ale no są bystre pieski, no pewno chcą być żyć na wolności. Na pewno miały właścicieli, prawda? Bo pies ma właściciela. Agnieszka, ma właściciela pies. Tylko tych właścicieli powinniśmy karać. Dobrze. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma już więcej pytań, wniosków, to przechodzimy do punktu 9 projektu uchwały. Podpunkt 1. Uchwała nr 9/50/2019 w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2019 roku. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Uchwała nr 9/50/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2019 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 506 i artykułu 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 2268 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się sezon w okresie od 22 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt drugi. Uchwała nr 9/51/2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję. Uchwała nr 9/51/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 506, artykuł 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 799 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu ze środków budżetu gminy Jeziora Wielkie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych, które zapewnią
zaopatrzenie w wodę pitną dla mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i wielorodzinnych na terenie gminy Jezioro Wielkie. Paragraf drugi. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zostanie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Warunkiem otrzymania dofinansowania kosztów budowy studni wierconej jest brak możliwości podłączenia budynku do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione lub brak możliwości poboru wody z istniejącej wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości. Ustęp drugi. Dofinansowanie nie obejmuje przedsięwzięć, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Ze środków budżetu gminy Jezioro Wielkie finansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do budynku mieszkalnego. Paragraf piąty. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia wskazanego w paragrafie czwartym w wysokości 90% udokumentowanych faktycznych wydatków, lecz nie więcej niż 10 tysięcy zł brutto. Paragraf szósty. Jeśli przyznawana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych będzie stanowić pomoc de minimis w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba, lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w sytuacji, gdy będzie związana z prowadzoną działalnością rolniczą lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury, warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo. Ustęp pierwszy. Spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w zależności od prowadzonej działalności. Podpunkt pierwszy. W rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, tekst mający znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, seria L z 2013 roku, numer 352, pozycja 1. I podpunkt drugi, rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, seria L z 2013 roku, nr 352, pozycja 9, z późniejszymi zmianami. Ustęp drugi. Przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w artykule 37 ust. 1 punkt 1 oraz ust. 2 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dziennik Urzędowy z 2018 roku, pozycja 362 oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, Dziennik Ustaw z 2010 roku nr 53, pozycja 311 z późniejszymi zmianami, lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Dziennik Ustaw z 2010 roku nr 121, pozycja 810. Obowiązek dotyczy przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości tej pomocy lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Paragraf siódmy. Pomoc publiczna, o której mowa w paragrafie szóstym, udzielana może być do czasu obowiązywania rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, czyli do dnia 31 grudnia 2020 roku. Paragraf 8 ust. 1. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia według wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 1. Ust. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć. Podpunkt 1. Informacja o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi. Podpunkt 2. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, własności prawa wieczystego użytkowania, współwłasności
myśli wpisaną zgodę wszystkich współwłaścicieli, wieczystych użytkowników terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej zgoda członków wspólnoty do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. I podpunkt trzeci. Kopie pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla studni wierconych o poborze wody powyżej 5 m sześciennych na dobę lub głębszej niż 30 metrów. Paragraf 9 ustęp 1. Wnioski o udzielanie dofinansowania inwestycji związanych z budową studni wierconych rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych budżetu gminy Jeziora Wielkie przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Ustęp 2. Nabór wniosków na dany rok kalendarzowy trwa od 1 stycznia do 30 września. Ustęp 3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Ustęp 4. Kompletne wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. I ustęp 5. W przypadku dokumentów przedkładanych w postaci kopii zastrzega się konieczność okazania oryginału dokumentu do wglądu. Ustęp 6. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest rozliczenie zadania do dnia 30 listopada w roku złożenia wniosku. I ustęp 7. Wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w ustępie 2 nie będą rozpatrywane. I ustęp 8. W przypadku stwierdzenia braku formalnych wniosków wójt gminy Jeziora Wielkie wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia wniosku i wyznaczy termin ich złożenia. Wniosek, którego braki formalne nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie lub który nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegać rozpatrzeniu. I ustęp 9. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny pomiędzy inwestorem a gminą Jeziora Wielkie zostanie zawarta umowa o udzielenie dofinansowania na budowę studni wierconych. I paragraf 10 ustęp 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia na podstawie zawartej umowy o udzielenie dofinansowania inwestor składa protokół z wykonania przedsięwzięcia według wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Do sprawozdania, o którym mowa w ustępie 1, inwestor zobowiązany jest dołączyć. Podpunkt 1. Analizę badania wody potwierdzającą przydatność wody do spożycia. Podpunkt 2. Faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesienie nakładów finansowych. I podpunkt 3. Oświadczenie wykonawcy robót, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób zgodny ze sztuką budowlaną gwarantującą prawidłową pracę urządzenia. I ustęp 3. Dotacja zostanie wypłacona na podstawie zawartej umowy o dofinansowaniu i po końcowym rozliczeniu inwestycji, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu. I paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja mam takie zasadnicze pytanie. Ile budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, zagrodowych, wielorodzinnych na terenie gminy nie jest zaopatrzonych w wodę pitną? Ze źródła tu, ze stacji naszych tutaj komunalnych. Ogólnie tak. Według naszej wiedzy 5 gospodarstw. 5, tak? Także to gospodarstwo na Podczmiechu też jest brane pod uwagę? 5 Podczmiechu ma tak? Z tego co wiemy, to jest 5 gospodarstw, 5 osób do nas się zgłosiło. Bo proszę państwa, gospodarstwo, które nie jest podłączone do sieci wodociągowej, ale ma własną studnię, ma dobrą wodę z tej studni, no to my nawet nie musimy wiedzieć o tym, nie? Dopiero w momencie, jeżeli ktoś tutaj się do nas zgłosi, to będziemy prowadzili na. Tylko wie pan, ja znam gospodarstwo, które ma własną studnię, ale wody w tej studni nie ma. Panie Jurku, może to przeniesiemy do następnego punktu, a skończymy uchwałę. Nie, ale to jest ważne, bo podejmujemy uchwałę. Możemy, przegłosujmy, a później wrócimy do tematu. No uchwała to i tam, nie no. Na wolnych wnioskach jest zapytanie. Jeśli mogę. No dobrze, proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Drodzy państwo, głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do... Ja mam tylko jedno pytanie. Jak będzie, co będzie brane pod uwagę, żeby dostać? W jaki sposób będzie to losowane, czy... Kolejne zgłoszeń, tak jak jest uchwała. Kolejne zgłoszeń, tak. Ale drodzy państwo, też musimy... Czy jest zainteresowanie?
jeżeli się decydowała, przebiega przy posesji, a ktoś nie podłączy, no to ta osoba nie otrzyma pracy. Nie, no to wiadomo. Dobrze. Wróćmy do tematu. Podpunkt trzeci, uchwała nr 9/52/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Jeziora Wielkie instrumentem płatniczym. Proszę bardzo, pani Jolu. Uchwała nr 9/52/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków innych opłat dochody budżetu gminy Jeziora Wielkie instrumentem płatniczym. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506, artykuł 61a, paragraf 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ordynacja podatkowa, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 900 oraz artykuł 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Dopuszcza się zapłatę podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy Jeziora Wielkie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, pani Halino. Ja mam pytanie do pana wójta. Czy już są wyniki konkursu wojewody na dofinansowanie dróg? Nie mam jeszcze informacji, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu na czekam. Pogoniłem w zeszłym tygodniu, rozmawiałem jeszcze na razie. Jakie drogi, w jakiej kwocie. Kiedy będzie to? Nie mogę powiedzieć na temat. A to jak to będzie, w jakim to mniej więcej terminie się nie określi wojewoda? To co, skończy się kadencja? To jest taka prosta procedura, bo tego względu, że też różne kryteria, jeżeli chodzi o zawody i tak dalej, to komisja musi rozpatrzyć. To jest w trakcie no trzy drogi miały być dofinansowane. Pan wojewoda tak obiecał. Tak, trzy lub dwie, no ja bym się cieszył, nawet nie były. Były dwie, no chociaż. No oczywiście. I trzecią byśmy zrobili z własnych środków, więc te drogi praktycznie byśmy przez 5 lat wszystkie wyremontowali, ale to nie wygrajmy przyszłość, ciekawe co będzie. Ja mam jeszcze takie pytanie. Proszę, przepraszam, pan Jurek. Ja jeszcze pytanie, skoro jesteśmy przy drogach. Ile dróg poszło do zatwierdzenia do premiera od nas? Do premiera nie wiem ile poszło, my złożyliśmy wnioski na 4 drogi, tak? Dziękuję. Pani Jolu, proszę bardzo. Ja mam pytanie o studnię właśnie, tą głębinową. Tu była taka pani kiedyś, no X. Tak, no właśnie, już poznałam te nazwiska, bo teraz Roto, żeby się obrazić. I chodzi o to, że czy ta pani jest zainteresowana? Tak, jak najbardziej. No, właśnie, bo chciałabym, bo słyszałam, że tylko po Trzymiech, a wiem, że był bardzo, tutaj była walka o tą wodę właśnie. Również, jak powiem, pani Matczak tylko najczęściej bywała u mnie w urzędzie i prosiła, także regularnie. Tak się, no bo ona naprawdę... Dwa razy w tygodniu, aby coś tym robiło. Tym bardziej, że problem jest od bardzo dawna. Tak, dokładnie, więc podjęliśmy taką inicjatywę. Ja to znam 6 lat. Szukaliśmy rozwiązania tego problemu, tak powiem, i znaleźliśmy takie najskuteczniejsze, najsensowniejsze związane z tym rozwiązaniem. To pewne kwoty co roku, jeżeli ktoś by chciał, no to te 10 tysięcy może wykorzystać. A 10 tysięcy to są wycinki, o, wycinki, dokładnie, tak. Bo zapomniałam się mieć wystawać, więc jeszcze wycinki. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pani Halino, proszę bardzo. Ja nie mam pytania. Ja pozwolę sobie. Mam takie ogłoszenie. Co roku organizowałam wyjazd Dominikowa na targi rolnicze dla rolników i ludzi związanych z rolnictwem. Poprzednio jako sołtys, teraz po prostu dużo osób do mnie dzwoni, czy jest nadal wyjazd, bo chcą jechać. Podjęłam się tego trudu i jak co roku zwracałam się z prośbą do pana wójta o dofinansowanie przejazdu autokarowego dla około 40 osób. W tym są również dzieci. Dzieci zabieramy w gratisie, że tak powiem. Takie pismo, o którym rozmawiałam wcześniej z panem wójtem, złożę dzisiaj. I jeśli będą chętni, będą ogłoszenia, tak jak co roku, w granicach między 8 a pół 9 z przystanku z danej miejscowości. Mówię o tym na forum, dlatego że tolerancja tolerancją. Zobaczymy, jak wójt podejdzie do tej sprawy i w ramach tolerancji wyjazdu, ile nam dołoży, że tak powiem, rolnikom do wyjazdu. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Bez komentarza. Tak, mówiłam. Po to po prostu ludzie, przepraszam, panie wójcie, nagrań sesji bardzo duże grono osób słucha. I to jest taki rodzaj komunikatu. Czy są jeszcze jakieś wnioski, zapytania? Nie widzę. Informuję, że dnia 17 czerwca odbędzie się komisja, godzina 9. 25 czerwca będzie się sesja, godzina 15. Przechodzimy do punktu. No. Zamykam 9 sesję Rady Gminy w Jeziora Wielkie. Dziękuję bardzo za przybycie. Zaszła ekspresowo. Komisja o 9, sesja o 15. Tak. Już mam 13.